Kiedy przeglądamy sobie profile na Instagramie, to często widzimy piękne, wyrzeźbione, boskie sześciopaki w miejsce, gdzie normalne kobiety mają brzuch. No i myślimy sobie, że coś z nami nie tak, z nami kobietami, skoro my tak nie mamy, skoro nie jesteśmy obdarzeni taką naturalną tarką, to może to źle i trzeba do tego stanu się doprowadzić. Otóż okazuje się, że pojawiła się w sieci dyskusja dwóch gigantek dbających o kobiece zdrowie, z jednej strony Ewa Chodakowska, z drugiej strony mama ginekolog, i toczyły spór między sobą. Czy rzeczywiście tak super zdrowo jest mieć zupełnie odtłuszczoną przestrzeń tutaj wokół brzucha, czy może jednak trochę tłuszczyku nie zaszkodzi? No to zapytamy naszego gościa. Jest z nami Gosia Włodarczyk, która jest fizjoterapeutką, ale specyficzną, uroginekologiczną, zajmuje się kobiecością naszą, żeby dobrze funkcjonowała do ostatnich chwil. No to kto ma rację w tej dyskusji, nie sporze? Znaczy, prawda zawsze leży po środku, jednak tutaj musimy faktycznie wziąć pod uwagę te argumenty, że żeby mieć bardzo wyraźne mięśnie brzucha, takie wyraźne cały czas, musi mieć bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, a bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej dla kobiety nie jest najlepszy. I zarówno bardzo duży, jak i bardzo niski będzie powodował zmiany hormonalne i trzeba wziąć to pod uwagę. Zbyt niski będzie powodował zanik miesiączki. Natomiast też droga do takiego umięśnionego, bardzo wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha będzie trudna dla kobiety, dlatego że treningi, które do tego prowadzą, mogą właśnie doprowadzić do jakichś zmian w dnie miednicy, w mięśniach dna miednicy, w strukturach dna miednicy i może się to wiązać z przykrymi konsekwencjami. Na przykład nietrzymanie moczu. Na przykład nietrzymanie moczu, bolesne stosunki, bolesne miesiączki i obniżenie narządów miednicy mniejszej. Czyli ile tego tłuszczu jest optymalny? Powiedzmy, że poruszamy się w tych widełkach, które stanowią normę. No tak, 25-30%, 25, o tak może mniej więcej właśnie, no około, nawet 30 to jeszcze dla kobiety jest okej. I też kobiety często właśnie tą tkankę tłuszczową odkładają właśnie w rejonie dolnej części brzucha, bioder, no bo tak właśnie większość kobiet ma ułożoną sylwetkę, ale to też będzie zależało od sylwetki, bo przecież mamy różne typy sylwetki i niektórzy po prostu nadmiar tkanki tłuszczowej, czy po prostu tą taką większą liczbę tkanki tłuszczowej gdzieś tam mają właśnie tylko w rejonie brzucha. I to jest okej, musimy po prostu zaakceptować, jaką mamy sylwetkę i nie katować się tylko ćwiczeniami na brzuch, tylko właśnie jakby dobierać tą aktywność fizyczną tak dla siebie, żeby to było z korzyścią dla naszego ciała. Te konsekwencje, o których pani mówiła, następują od razu, kiedy tak się wyrzeźbimy, jak Apolina. Czy to jest sprawa wieku i tego, co się dzieje z naszym organizmem z upływem lat? W pracy z pacjentkami widzę, że konsekwencje nadmiernej aktywności fizycznej, zbyt ciężkiej, zbyt dużej liczby treningów, zbyt często, właśnie zbyt mocno, jeszcze ukierunkowanych typowo na brzuch, dotyczą wszystkich kobiet. Kobiet młodych, bardzo młodych, które mają duże konsekwencje, jakby tutaj widać zmiany w strukturach dna miednicy u 20-latek, natomiast ciąża, poród, szczególnie drogą pochwową i menopauza, są to okresy w życiu kobiety, które powodują osłabienie dna miednicy i wtedy jeszcze baczniej musimy zwracać uwagę na to, co ćwiczymy i w jaki sposób ćwiczymy i dobierać tą aktywność fizyczną. Najlepiej pójść do fizjoterapeuty i sprawdzić, w jakim stanie jest dna miednicy. Czy takie brzuszki klasyczne są tutaj pewnym zagrożeniem? A robi się ich po 100 albo i 200. Właśnie. Ja nie jestem w ogóle fanem takich treningów, żeby coś robić w 100 powtórzeniach, natomiast generalnie brzuch trzeba ćwiczyć, bo mamy siedzący tryb życia, właśnie zachodzimy w ciążę. To są czynniki, które osłabiają struktury brzucha i brzuch trzeba ćwiczyć. Ale brzuszki to jest bardzo złe ćwiczenie, bo one powodują takie przynoszenie ciśnienia w jamie brzucha, które powoduje obniżenie pęcherza, rozciągnięcie przedniej ściany pochwy. U każdej kobiety, u tych rodzących badania pokazują, że troszeczkę bardziej, ale u tych nierodzących też. I zamieńmy te brzuszki, czy na przykład pilatesową setkę, na ćwiczenia, które są takie ogólnostawowe, rozwojowe, na nawet przykład przysiady, nawet martwe ciągi, jakieś wykroki, zakroki. Już ćwiczymy brzuch, mimo że nie ćwiczymy typowo brzucha. Ćwiczymy duże grupy mięśni, więc też spalanie tłuszczu jest większe niż przy spinaniu brzuszków, które nic nie daje. Oczywiście, no bo właśnie te brzuszki, one wyrzeźbią tylko mięsień prosty brzucha, tak? Natomiast co zresztą mięśniami głębokimi, z resztą ciała, ze tkanką tłuszczową, więc jakby te brzuszki od
zostawmy i w ogóle tak duża liczba brzuszków, tak wielu powtórzeniach po prostu na pewno spowoduje osłabienie jakichś struktur, bo to nie jest dobre ćwiczenie. Natomiast zastąpmy to na przykład właśnie tymi ogólnostawowymi. Jeszcze takich typowo ćwiczeń na brzuch, no to na przykład dead bug, taki martwy robak, czy jakieś ćwiczenia w podporach, czy ćwiczenia na piłkach, ćwiczenia z piłką pilates, czy właśnie z oporem będą powodowały, że ten brzuch dalej będzie ćwiczony w taki sposób dość intensywny, ale po prostu w taki sposób zdrowszy. Rozumiem też, że nie należy się frustrować, patrząc czasami na swój brzuch w lustrze, że on nie wygląda tak, jakbyśmy chciały, albo jak wyglądał poprzedniego dnia, bo na to ma wpływ tysiąc różnych czynników, jak spaliśmy, co zjedliśmy. Jakim jesteśmy wiekiem. Tak, czy wypiliśmy wystarczającą ilość wody i tak dalej. Też postawa, to jak stoimy, jeżeli mamy wychyloną do tyłu pupę, no to ten brzuch będzie taki rozciągnięty. Więc jak stoimy, właśnie od wydolności mięśni głębokich, a nie tylko tych zewnętrznych wyćwiczonych, od wypełnienia jelit u kobiety, od fazy cyklu menstruacyjnego, od tysiąca czynników i po prostu dajmy sobie z tym spokój. Nawet jak się nie wyśpimy, to ten brzuch będzie większy. Jeżeli się zestresujemy, może być większy. Więc po prostu ten brzuch płaski i wyćwiczony, nawet u fitness kobiet, bywa, a nie jest.